Bini przeprowadził się do Tajlandii i w wolnym czasie bierze udział w walkach boksu tajskiego. Młody przyjaciel pomógł mu przygotować się do dzisiejszej walki. Oszołomiony Bini wypadł jednak słabo i został znokautowany. Wstając, chciał kontynuować walkę, ale zamiast przeciwnika kopnął sędziego. Wieczorem Bini jak zwykle odwiedził klub nocny, aby kupić nielegalne substancje. Następnego dnia policja włamała się do jego domu. Bini ukrył tabletki i próbował uciec, ale mu się nie udało. Został aresztowany za nielegalne posiadanie broni. Bini został zabrany do więzienia, gdzie dokładnie zbadano każdą część jego ciała. Jeden ze strażników wsunął mu do kieszeni biały proszek, mając nadzieję na zdobycie nowego nabywcy na swój towar. Wszedł do zatłoczonych baraków. Więźniowie docenili egzotyczny wygląd przybysza. Ponieważ nie było wolnych miejsc, położył się obok martwego mężczyzny. Ostrzeżono ich, że ci, którzy palą lub tatuują się, zostaną ukarani. Aby rano przedrzeć się przez tłum do wody, musieli się przepychać i kopać. Dla Billy'ego mycie skończyło się bójką z jednym z więźniów. Z tego powodu bokser, który popełnił wykroczenie, został umieszczony w karcerze, a następnie przeniesiony do innego baraku. Ten agresywny został umieszczony razem z recydywistami. Wszyscy są pokryci od stóp do głów tatuażami i wyglądają niezwykle groźnie. Jeden z przedstawicieli władzy mówił trochę po angielsku. Zadał kilka pytań, a następnie kazał mu robić pompki. Ciągle był dotykany w tyłek, w ten sposób drwiąc z niego. Między bandytami wybuchła bójka, ale szef szybko wszystkich uspokoił. W nocy Billy chciał się odlać, ale został rzucony na kolana i przystawiono mu nóż do twarzy. Pół metra od niego zgwałcono jednego mężczyznę. Samemu Billy'emu kazano trzymać gębę na kłódkę. Anglik nie mógł spać po tym, co zobaczył. Zdał sobie sprawę, że nie wytrzyma kolejnego dnia w tym piekle, a rano jego martwe ciało zostało wyniesione z baraków. Billy'emu odmówiono podania środków przeciwbólowych w aptece, mimo że mieli je dać za darmo. Wściekł się i zaatakował strażników. W końcu jednak Billy został pobity pałkami. W więzieniu wielu więźniów nadal używa nielegalnych substancji, w tym Billy. Fame i jej przyjaciele zrobili prawdziwą furorę wśród więźniów. Dziewczyna pracuje w więziennym sklepie. Billy poprosił ją o pożyczenie pudełka papierosów. Później wymienił je w baraku na nielegalne substancje. W nocy strażnicy włamali się, by przeszukać pomieszczenia. Sąsiad wyjaśnił Billy'emu, że ktoś został zabity. Wszyscy więźniowie zostali wyprowadzeni na podwórze. Trzy ciała zostały przewiezione na wózku. Wszyscy więźniowie zostali zbadani, a pies wyczuł coś w ubraniu Billy'ego. Strażnicy znaleźli substancję w jego koszuli. Tyle, że koszula została mu rzucona przez innego więźnia stojącego obok. Billy zdołał przekonać strażników, że ubrania nie należały do niego, a oni wyprowadzili tajskiego więźnia. Tajski więzień został wychłostany tak, że wszyscy więźniowie mogli usłyszeć jego krzyki. Uzależnienie Billy'ego doprowadziło go do skrajności. Strażnik, który dawał mu nielegalne substancje za darmo, teraz domaga się zapłaty. Billy musi bić więźniów, którzy przeszkadzają mu w interesach. Zgadza się i praktycznie ich zabija, mimo że strażnik prosił tylko o pobicie. To załamuje Billy'ego i wybucha płaczem. Zdając sobie sprawę z tego, kim się stał, Billy postanowił opuścić to życie w nocy. Jednak sąsiad w porę zauważył, że coś jest nie tak i wezwał ochronę. Młody przyjaciel Billa przyszedł sprawdzić, co się z nim dzieje. Chłopak chwalił się, że wygrał turniej Muay Thai. Wizyta chłopaka przypomniała Billowi, że boks zawsze odgrywał ważną rolę w jego życiu, więc udał się do lokalnej siłowni, ale drzwi zamknęły mu się prosto w twarz. Billy przeprosił Fame'a za niezwrócenie pieniędzy za papierosy i natychmiast poprosił o kolejną pożyczkę. Tym razem oddał papierosa trenerowi, aby mieć szansę na trening na siłowni. Trener zainteresował się przybyszem i zaprosił go do boksowania na ringu. Postanowił przetestować Anglika i poddał go sparingowi z jednym z tajskich zawodników. Billy zaczął rzucać w niego ciosami, co zmusiło go do głębokiej obrony. Po tym Billy zaczął intensywnie trenować, aby nabrać formy. Po treningu na siłowni zaczęli grać. Dziś zakłady dotyczą tego, czy jedna z walczących ryb wygra. Billy postawił też na dwie paczki papierosów i wygrał, ale bukmacher odmówił mu wypłaty wygranej.
Bukmacher rozbił nawet butelkę, aby go skaleczyć, ale człowiek odpowiedzialny nalegał na przestrzeganie zasad. W końcu Billy spłacił Fame. Fame wyznała, że musiała zabić własnego ojca. Mężczyzna rzucił się na syna, gdy dowiedział się, że ten chce zmienić płeć. Billy uczy specyfiki Muay Thai i ma trudności z przejściem. To zupełnie inna sztuka walki niż boks, do którego przywykł. Musi nauczyć się kopać. Billy został zważony, a następnie znalazł odpowiedniego przeciwnika. Na ringu było mu ciężko. W czwartej rundzie oko Billa było spuchnięte, a ucho rozerwane. Dawno zapomniawszy o obronie, on i jego przeciwnik po prostu wymieniali potężne ciosy boczne. Długa i wyczerpująca walka zakończyła się maszynką do mięsa, z której Billy wyszedł zwycięsko. Tajlandczyk został znokautowany. Walkę obserwowały wszystkie władze więzienia. Postanowiono przenieść Billa do baraków z innymi bokserami. Otrzymałby ich przywileje, a także wziął udział w krajowym turnieju Muay Thai. Billy jest pierwszym obcokrajowcem, który dostąpił tego zaszczytu. Anglik ma 2 miesiące na przygotowania. Bill zaczął intensywnie trenować każdego dnia. Sportowiec odpowiednio odżywia się na siłowni. Człowiek, którego Bill pokonał 13 lat temu, wziął na siebie winę za swoją dziewczynę. Kiedy dowiedział się, że będzie musiał odsiedzieć 5 lat, wściekł się i zabił 3 osoby. Teraz już nigdy nie wyjdzie na wolność. Inny typ urodził się w biednej rodzinie i postanowił się wzbogacić, zostając zabójcą. Udało mu się zabić 2 osoby, zanim został skazany na dożywocie. Tej nocy Billy potajemnie zrobił sobie tatuaż na plecach. Kopanie pozostaje najsłabszą stroną Billiego, ale ma to więcej wspólnego z techniką niż siłą. Kontynuował swój związek z Fame, ale pewnego dnia zobaczył dziewczynę z innym mężczyzną u boku i stał się zazdrosny. To zdenerwowało Billa i ponownie zaczął przyjmować zakazane substancje. Na ringu zaczął zachowywać się nieodpowiednio. Wściekły Anglik zaatakował jednego zawodnika i próbował go zdeptać. Za to strażnicy wtrącili go do izolatki. Tam Bill nadal tracił zmysły. Potem jednak uspokoił się i uporządkował swoje myśli. Bill spędził 1,5 miesiąca w izolatce, zanim pozwolono mu wrócić do koszar. Bill przeprosił mężczyznę, którego następnie zaatakował. Został doprowadzony do punktu całkowitego upokorzenia podczas treningu, a następnie poddany mobbingowi i masażowi każdego mięśnia. Billowi wybaczono jego przewinienie. Następnego dnia trener nauczył Billa, jak łokciem wyjechać z zakrętu. Bill był winien pieniądze za narkotyki. Został aresztowany i pobity. Dostanie pieniądze za wygranie turnieju. W przeciwnym razie zostanie mu wstrzyknięta krew więźnia zarażonego AIDS. Bill zachorował podczas treningu. Pobiegł do toalety i zwymiotował krwią. Z powodu boksu, ciągłego nadużywania alkoholu i narkotyków, u Billa zdiagnozowano pękniętą śledzionę. Jeszcze jeden uraz i jego stan stałby się bardzo poważny. Mimo to chłopak nie odmówił wyjazdu na turniej. Drużyna została przewieziona do innego więzienia, a na środku dziedzińca ustawiono ring. Nadszedł czas, aby Bill wyszedł do walki, ale odczuwał straszny ból. Zgodnie ze zwyczajem, walkę poprzedził rytualny taniec. Bill rozpoczyna pierwszą rundę agresywnie. Stara się zdominować i przytłoczyć przeciwnika swoją siłą. Doznał ostatniej kontuzji, ale wstał i kontynuował walkę. Kiedy zabrzmiał gong, Bill upadł na kolana, a jego przeciwnik uderzył go ponownie. Trzyma się za bok i jęczy z bólu. Musi jak najszybciej zakończyć walkę, ale w tym stanie może się tylko bronić. Bill był bliski porażki, ale nagle trafił Tajlandczyka łokciem z odwrotnej pozycji i posłał go do nokautu. Obcokrajowiec wygrał. Jednak Bill natychmiast zwymiotował krwią i stracił przytomność. W rzeczywistości przez połowę walki walczył z krwotokiem wewnętrznym. Obudził się w miejskim szpitalu. Bill zdecydował, że dobrym pomysłem będzie próba ucieczki. Po prostu wyszedł ze szpitala z łańcuchem na nogach i wędrował gdzieś przed siebie. W pewnym momencie jednak opamiętał się i wrócił do swojego pokoju. Odsiedział 3 lata w tajlandzkim więzieniu, po czym został przeniesiony do więzienia w Wielkiej Brytanii. W 2010 roku został zwolniony na mocy amnestii króla Tajlandii.
Billy napisał książkę i poświęcił swoje życie pomaganiu innym uzależnionym od narkotyków. Nie mógł jednak uczestniczyć w premierze tego filmu, ponieważ Billy włamał się do domu i szopy swojego sąsiada, za co otrzymał 2,5 roku więzienia. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, nie zapomnij zasubskrybować i polubić kanału. Do zobaczenia wkrótce.